W dzisiejszym filmie porozmawiamy o... dobrych i złych stronach fandomu. Ale głównie tych złych. Głównie tych złych. Ale dobrych też. Mój bohater ma być jajko. Tak. Albo nawet książka. Księżniczka i fangirl. Ashley Poston w tłumaczeniu Agnieszki Brodzik. Tę autorkę możecie kojarzyć z książki pod tytułem Gicarella. Książki, która łączy się w pewnych aspektach z tą książką, ale nie uniemożliwia nieznajomość tamtej czytania tej, czego my jesteśmy żywym, siedzącym tutaj przed wami dowodem, ponieważ Gicarelli nie czytaliśmy. Ale są rzeczy, które mogą nam zdradzić zakończenie tamtej książki. Tak, mogą nam zdradzić zakończenie, aczkolwiek to nie jest nic niespodziewanego i no, jakoś wielkich spoilerów nie będzie. Tak, kochani, ta książka zainspirowała nas do tego, żebyśmy sobie porozmawiali o dobrych i złych stronach fandomu, a jako, że czytaczowa to jest ta dobra, to zacznie od dobrych stron fandomu. Co dobrego w fandomie jest? Co najmilszego w fandomie spotkało cię? Ty. Ty jesteś najmilszą rzeczą, która spotkałam w moim życiu. W fandomie. Bo my żeśmy się poznali przez internet dzięki Harrymu Potterowi. Czyli w fandomie, w którym można powiedzieć, że tak jakby siedzieliśmy. Prawda? Prawda, zaprzeczyć temu nie mogę. Ale wiesz co, aż zabrakło mi słów, kiedy powiedziałeś, że jestem najmilszą rzeczą, jaka cię spotkała. Po prostu tak, wiesz co, tak gdzieś jakieś endorfinki mi się od razu uwolniły, jakoś tak. No ogólnie chodziło mi o to, że to są ludzie, którzy kochają to samo, co my. Z którymi możemy się spotykać, powiedzmy, na konwentach. Tak jak tutaj właśnie mamy akcję dziejącą się na konwencie. Ludzie, którzy przyjeżdżają specjalnie, czasami że tysiące kilometrów, żeby powiedzmy te kilka dni spędzić z ludźmi podobnymi do siebie. Podobnymi do nas, tak? Nie. Dobrze, no tak, do nas. Podobnymi do nas. Wiesz co, zwłaszcza jak powiedziałaś o tych tysiącach kilometrów. No w Ameryce to jest tysiące kilometrów. Znaczy ja mogę powiedzieć, że ja przejechałem tysiące, prawie 2000 kilometrów w imię fandomu w 2011 roku. Spakowałem walizki i nie bacząc na to, co mówią moi rodzice, powiedziałem, jadę na światową premierę Harry'ego Pottera, Insygniów Śmierci, część druga do Londynu. To się nazywa miłość do fandomu. I nie do fandomu, tylko do Harry'ego Pottera. Ale to był fandom. I to pamiętam, była taka sytuacja, gdzie tata się mnie pyta, słuchaj, a gdzie ty będziesz spał? No ja mówię, tato, mam śpiwór, będę na Trafalgar Square spał pod gołym niebem. Synu, nie jedź. Zabiją cię. Dzięki, tato. Nie, ale wiecie co, to była taka najbardziej szalona, jedna z dwóch najbardziej szalonych fandomowo rzeczy, jaka mnie w życiu spotkała. To właśnie był wyjazd na premierę Harry'ego Pottera, tam wiecie wszyscy, Daniel Radcliffe, Emma Watson nie przyszła się przytulić. Rowling i tak dalej, wszyscy ci aktorzy, wszystkie te wspaniałe wydarzenia, a druga rzecz, najważniejsza w moim życiu, no to jesteś ty, no teraz już nie wypada mi powiedzieć inaczej. Ale też bardzo miło wspominam w ogóle wszystkie konwenty, na których byłem. W szczególności bardzo miło wspominam Tsuru. Zresztą na którym będę, czy taczowie nie będzie, będę w tym roku na Tsuru w Rybniku. Miło wspominam Gathering, Polkon w Toruniu, Kopernikony, no generalnie... No i co, i nie wspomnisz o najważniejszym potterowskim konwencie, który my organizowaliśmy? Wiesz co, to był najgorszy konwent, na jakim w życiu byłem. No tak, no bo byliśmy od strony technicznej, tak? Od strony organizacyjnej to też zupełnie inaczej było, ale było w pewien sposób, było naprawdę fajnie i magicznie, zwłaszcza nasz finałowy koncert. Tak, autoreklama musi być. Dobrze, kilka słów o książce, zanim przejdziemy. Może ludzie byli, nawet nie wiedzą, że to my organizowaliśmy, więc trzeba pochwalić się. Tak, to my zorganizowaliśmy PotterCon w 2015 roku. 15. Tak. Dobrze, zanim przejdziemy do złych stron fandomu, bo na razie mówimy o dobrych stronach fandomu, czyli konwenty, spotkania, gdzie ludzie mogą się spotykać, dzielić pasjami, rozmawiać ze sobą. Kilka słów o książce Księżniczka i Fangirl. Mamy pewien film. Blockbuster. Hit nad hitami. Starfield. Tak, ludzie uwielbiają ten film. To jest jego remake, który powstał po latach. I mamy konwent. Na konwent przyjeżdżają bohaterowie tegoż filmu, w tym Jess. Jess, która odgrywała główną rolę żeńską w tym filmie, zagrała taką, a nie inną rolę. Z drugiej strony mamy drugą bohaterkę, Imogen, która jest totalnie
totalnie zafiksowana na punkcie Starfield mafioła totalnego niemożebnego. Dochodzi do absurdalnej pomyłki, ponieważ dziewczyny są dość mocno do siebie podobne. Kiedy Jess gdzieś tam się beląta, plącze, ktoś bierze Imogen za Jess i tak oto zaczyna się komedia pomyłek, można powiedzieć. Kiedy to dziewczyny, no, zamieniają się rolami. Taka, można powiedzieć, młodzieżowa, współczesna wersja, zupgrade'owana, czy to ty, czy to ja. Albo, albo innych książeczek, filmów z bliźniaczkami Olsen, nie, nie Olsen, jak on Olsen. Olsen, tak, z bliźniaczkami Olsen. Tak. Także mamy z jednej strony aktorkę, która nie czuje się częścią fandomu i najchętniej by się wycofała, gdzieś uciekła, z drugiej strony mamy zafiksowaną na punkcie tegoż fandomu dziewczynę, która zrobi wszystko, żeby ocalić właśnie postać graną przez tę aktorkę. Czyli można powiedzieć, no, dwie strony mamy w tej książce. Strona fana, oddanego fana, który uwielbia ten film ponad wszystko. Z drugiej strony, powiedzmy to sobie, osoba, która jest ciągle w świetle Jupiterów, która boryka się ze sławą, boryka się z tym wszystkim, co ta sława przynosi brzemię. Kiedy się zamieniają rolami, można powiedzieć, że jedna i druga dochodzą do bardzo ciekawych wniosków. I historia toczy się i toczy i toczy, pokazując, no, tajniki życia dla tych dziewcząt nieznanego, można by rzec. Tak, bardzo pięknie. Jak ci się podobało? Podobało mi się. Podobało mi się, może dlatego, że nadal we mnie tkwi, nadal we mnie siedzi taki fan potterowski. No bo no, prawda jest taka, że lubię Harry'ego pomimo tych głupot, co robi Rowling, ale to można odciąć i zostaje sam Harry. Oczywiście, wszystko, bo historia jest świetna. Bo to wszystko, co w moim życiu przeżyłam, to wszystko było związane z Harry Potterem. Największe też właśnie takie fajne wspomnienia fandomowe to tylko Harry Potter tak naprawdę. Bo potem już byłam za stara i już się nie wkręcałam w żadną książkę. No może troszkę w Igrzyska Śmierci. Ale to takie, no to nie można powiedzieć, że to było na taką skalę jak Harry. Więc ja tutaj poniekąd się utożsamiam z Imogen i z jej fascynacją i fiksacją na punkcie niektórych bohaterów, bo też tak miałam. Też shipy różne robiłam, jak byłam młodsza. Też sobie wymyślałam fanfiction pisane nawet potterowskie, hogwartowe, tak, tak. To wszystko było, więc ja jestem jak najbardziej tak jakby sercem z tą książką i mi się bardzo podobała. Choć no, nie ukrywam, miała swoje mankamenty, ale to chyba do tego dojdziemy później. Tak, ja mogę powiedzieć, no, pierwsza książka dotycząca fandomu, jaką ja czytałem, to była świetna fangirl Rainbow Rowell, która otworzyła mnie, że tak powiem, na ten świat osób zafiksowanych czymś, więc tam też miałem jakieś powiązania, czułem się tożsam z tą bohaterką. Później był fandom Anne Day, jeśli się nie mylę, jeśli nie pokitrałem nazwiska, gdzie bohaterowie trafili do świata, można powiedzieć, tych swoich ukochanych historii. I wreszcie teraz Księżniczka i Fangirl. Kiedy widzę Fangirl w tytule, ja już wiem, że to jest coś, co potencjalnie mnie się spodoba. Bo jeszcze dodam, wrócę jeszcze na moment do tej światowej premiery Harry'ego Pottera w Londynie. Spędziłem 4 noce pod gołym niebem na śpiworku, który po drugiej nocy już by nie nadawał się do niczego. Ostatecznie został w Londynie, ponieważ zaczął obrastać pleśnią, tak? Szybko. Zgnił, spleśniał, bo Londyn, no wiecie, deszcz padał. Także my byliśmy cały czas przemarznięci pod tym gołym niebem, ale jestem w stanie dzięki temu zrozumieć totalną fiksację. No, kiedyś zbieraliśmy światowe wydania Harry'ego Pottera, mieliśmy we wszystkich językach, jakie na świecie się pojawiły, wszystkie wydania, 80 języków. To teraz już ta mania minęła, już gdzieś to odeszło. Miłość dzielimy na wiele więcej historii, wiele więcej książek, żeby skupiać się na jednej historii. No, ale ja dzięki temu czuję gdzieś tam bliskość. Mnie się ta książka bardzo podobała. Ja powiem o mankamentach, bo ty powiedziałaś o tych najlepszych stronach tej książki. To znaczy, dobra, jeszcze o fajnych stronach. Nawiązania do prawdziwych postaci, prawdziwych filmów. Bardzo dużo nawiązań potterowskich. Nawiązania do gwiazd typu Jennifer Lawrence czy Robert Pattinson. Zwłaszcza, no, Robert Pattinson wspomniany jedynie pod tym kątem, że nieustannie narzekał na Zmierzch, w którym grał. Ale przynajmniej szczery facet, doceniajmy go. Znaczy tak, książka jest pełna pozytywów, pokazuje... Znaczy, pełna pozytywów, można byłoby powiedzieć, że to będzie taka historyjka typowo młodzieżowa, nastawiona na jakiegoś tam fioła, ale poprzez to zderzenie tych światów, poprzez pokazanie strony fangirl i strony aktora, zderzają się światy, które prowadzą do takiej dość ciekawej konkluzji. Zwłaszcza, że aktorka, że Jess jest aktorką, która spotkała się z masą hejtu ze strony fanów pierwszej aktorki, która wcieliła się w tę rolę lata temu.
Więc porównywanie, zestawianie i tak dalej, i tak dalej. To jest zetknięcie się dwóch zupełnie odrębnych światów. Miłość i niechęć, tak? Tak. I tworzą się tutaj bardzo ciekawe i głębokie konkluzje, bo książka ma głębie i widać to, zwłaszcza w tych finalnych częściach, tak, że dochodzimy do takiego momentu, do takiego punktu, w którym już nie ma śmieszkowania, nie ma tam, powiedzmy to sobie, tego typowego młodzieżowego gonienia za miłością, ale mamy naprawdę myśli i refleksje na bardzo poważne tematy życiowe, na problemy egzystencjalne i pokazanie, czy naprawdę jest nam źle w tej skórze, w której jesteśmy. Nie, pod tym kątem, powiem szczerze, ta książka mnie bardzo, bardzo mocno oczarowała. No i teraz przejdźmy do złych stron, nie książki jeszcze, ale fandomu. Tak. No, fandom potrafi dokopać człowiekowi. Nieraz się słyszało, że dzieciaki nawet samobójstwa popełniały przez fandom. To czy ogólnie przez hejt, bo nie wiem, czy przez fandom, ale to też... No było to związane, no mniejsza o to. W każdym razie, no są fani i są fani na tyle... Są fani i są psychofani. O właśnie, dobre słowo, psychofani, którzy, no jak ktoś się, powiedzmy, nie zgodzi z ich zdaniem, powiedzmy, jak ktoś nie lubi przykładowo Snape'a, to taka osoba, która kocha Snape'a, potrafi tamtą drugą osobę nieźle zgnoić. I prawda jest taka, że nawet my na naszym kanale spotykamy się no z niemiłymi komentarzami właśnie pod tym kątem, że nie lubimy Snape'a i że jacy to my nie jesteśmy, bla bla bla, bo jesteśmy tacy i stracy i owacy. No co jest przykre, no bo każdy ma prawo chyba wypowiedzieć się i swoją opinię wyrazić. No, a niektórzy nie potrafią tego zrozumieć. Prawda jest taka, że w momencie, kiedy na naszym kanale pojawił się Harry Potter, pojawili się pierwsi hejterzy. Historia, która opowiada o lojalności, o szacunku do drugiego człowieka, o miłości, o walce dobra ze złem, przyciągnęła do nas ludzi, którzy nie szanują zdania innych, którzy wierzą, że są jedynymi osobami, które mają rację, które mają wiedzę. I nie prowadzą bynajmniej, takie filmy jak Absurdy w Harrym Potterze, nie prowadzą często do dyskusji, tylko do tego, że jesteśmy zgnojeni, że zarzuca się tej drugiej osobie, która ma odrębne zdanie, inne zdanie niż wszyscy, zarzuca się niewiedzę, brak wiedzy. My się zawsze z tego śmiejemy, bo ja Harry'ego Pottera, czy to w celach zawodowych, czy prywatnych, czytałem pierwsze tomy, no po 30 razy, tak? Także no pewnie ja dzisiaj słysząc o jakimś wątku jestem w stanie powiedzieć, w którym rozdziale, którego tomu ten wątek się pojawił i różne szczegóły, no, które mogą też świadczyć o tym, że jestem po prostu walnięty, tak? Ale chodzi o to, że są przekonania, są fakty i nie wolno się nie zgadzać, bo fandom ma jedno spojrzenie i ktokolwiek ma inne spojrzenie już jest z tego fandomu wykluczany, albo w obrębie tego fandomu jest hejtowany, tak? I to jest podłe oblicze fandomu. Podłe oblicze fandomu, kiedy zamiast krzewienia miłości... Okej, ja rozumiem, kochamy jakieś dzieło, tak? Ale nic nie jest idealne. To powinno prowadzić do dyskusji, zwłaszcza w fandomie, gdzie ludzie mają dużą wiedzę na ten temat, tak? To powinno prowadzić do dyskusji, do wyciągania wniosków, do przecierania się, rozmowy, dialogu. I dzięki temu i fandom by się zacieśniał, że rozmawiamy ze sobą, dialog jest potrzebny. I z drugiej strony byłoby fajnie, bo można byłoby dojść do dziesiątków kolejnych nowych wniosków, tak? Odkrywać nowe rzeczy, nowe aspekty, nowe jakieś tam symbole i tak dalej. Ale tego nie ma. Ja na ten moment bardziej czuję się poza fandomem Harry'ego Pottera niż w fandomie. Tak, ale to też jest prawda taka, że no przynajmniej ja tak to zauważam, że jak byliśmy młodsi, dużo młodsi, tam powiedzmy 10 lat temu, kiedy tam internet, no może nie 10 lat temu, ale kilkanaście lat temu, jak internet raczkował, to nie było tego. Teraz chyba ludzie bardziej tak, nie wiem, może dlatego, że jest łatwiejszy dostęp do internetu, że coraz młodsi ludzie mają dostęp do internetu, są inaczej wychowywani, no brzydko mówiąc, no rodzice nie uczą szacunku do drugiego człowieka i chyba stąd z tego właśnie to wszystko wynika, że no, nie pilnują się z tym, co piszą do innych ludzi. Tak jakby nie wiedzieli, że po drugiej stronie jest prawdziwy człowiek, bo do kolegi z klasy albo do kolegi, do innej osoby w ogóle w życiu realnym by nie powiedział tego, co powiedzmy pisze u nas pod filmami. W internecie każdy jest odważny. Jesteśmy nienormalni, boje i tak dalej, bo nie lubimy Snape'a przykładowo. No to jest
no niestety przykre, że w dzisiejszych czasach właśnie tak się dzieje. Hejt jest wszędzie, ale zwłaszcza ten najbardziej przykry hejt, wydaje mi się, jest właśnie w fandomie, gdzie jesteś teoretycznie pośród ludzi, którzy ciebie rozumieją. Kochacie to samo, siedzicie w tym samym, a jednak ktoś stwierdzi, że ty jesteś nie ten, wypad, nie nadajesz się, nie jesteś już jednym z nas. No, smutne to. Bo naprawdę kiedyś tak nie było. I Księżniczka i Fangirl właśnie też ten temat porusza i to porusza go w bardzo, bardzo ciekawy, fajny sposób. Iba, ale przepraszam ci przerwę, ale tak? Wydaje mi się, że właśnie ten sam problem porusza chyba ta pierwsza aktorka, tak, która grała tą główną bohaterkę. I tutaj się nie zagłębiajmy, ale generalnie rzecz biorąc, jest bardzo, bardzo fajnie ten wątek rozwijany, jest bardzo fajnie pokazany. No ja mówię, już sam fakt zestawienia ze sobą Fangirl oraz osoby, która, że tak powiem... jest ofiarą fandomu, no tak, można tak nazwać. Jest bardzo ciekawym zestawieniem. I choćby ze względu na to warto śledzić historię Jess i Imogen, zwłaszcza, że książka jest napisana bardzo fajnym językiem, przystępnym, szybciutko się to czyta. Finał, no ja powiem szczerze, troszkę dla mnie był przekombinowany, tak. Ja gdzieś bym tam stonował te emocje, wiecie, odpuściłbym zagrywki typu tych najbardziej żenujących seriali młodzieżowych Disneya, tych dubbingowanych, i gdzieś bym tam stonował te emocje, zakończył, bo można było to zakończyć lepiej. Druga rzecz, która tobie nie podeszła, też możesz powiedzieć. To odkrycie tożsamości antagonisty w tej książce. Bo jest taki mały wątek kryminalny, no i niestety ja się dowiedziałam prawie od początku książki. Dowiedziałaś? Czy domyśliłaś? Znaczy domyśliłam się. Dowiedziałaś, czyli otworzyłaś na koniec, przeczytałaś. Nie, no domyśliłam się, a ja nie jestem domyślna. Ja jestem w tych raczej, no, ja niedomyślnych. Ja potwierdzam. Do końca książki mogę się nie dowiedzieć, nie domyślić, kto chociaż powiedzmy było napisane tam 300 stron wcześniej, nie? Albo ewidentna wskazówka, bo nie. Ale tu się domyślałam i to takie trochę smutne było. No ale to nie jest aż taki mankament, no. Nie każdy się domyśli. Mimo tego troszeczkę powiania fantazją w finale, tego, że tam nagle się nałożyło sporo rzeczy i tam poszliśmy w typowo hollywoodzką papkę, i mimo tego, że czytaczowa domyśliła się, kto jest tym złym, ta książka jest bardzo dobra. To jest świetna młodzieżówka, napisana bardzo przyjemnym, przystępnym językiem, która wchodzi szybciuchno i ma też te głębie, też pokazuje nam właśnie te dwa światy i różne oblicza, można powiedzieć, tego samego, co znowu skłania do refleksji, skłania do zastanowienia się, do przystopowania. I wydaje mi się, że to jest największa siła tej książki. I w ogóle pokazanie fandomu z różnych stron. No tak jak mówimy, fandom może być czymś pięknym, może łączyć ludzi. Może być czymś, co zapamiętamy i będziemy trzymali w sercach na lata, a może sercach. Być też... W sercach. W serce. W sercach. W serce. A może być też czymś, co niesłusznie nas odepchnie. No, wow. Przepraszam. Wiesz co? Żartowałam. Co wy myślicie o fandomie? Czy spotkaliście się z sytuacją, gdzie zostaliście, że tak powiem, no, zjechani przez fandom i że no, w jakimś stopniu zabiło to w was przyjemność z bycia częścią tej społeczności? Czy zgadzacie się z nami? Jakie macie najmilsze też wspomnienia z fandomem? I czy zamierzacie sięgnąć po Księżniczkę i Fangirl? Dajcie nam znać. Tymczasem subskrybujcie kanał i trzymajcie się. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Tak, cześć.